Przede wszystkim, znowu Ponio 7, to będzie chyba już ostatni odcinek z Factorio, przynajmniej z tej serii, ponieważ ktoś jeszcze chciał zobaczyć... ktoś jeszcze chciał zobaczyć bombę atomową, więc tu jest. Więc zadaję 400 obrażeń, plus 80, więc pewnie wybuchy na nią wpływają, a to pewnie nie ma zbyt dużo, co? Szybkostrzelność rakiet, wyrzutni, siła rażenia rakiet. Dobra, to przebadajmy jeszcze parę razy siłę rażenia rakiet. Dopiero później się zaczniemy nią bawić. Dobra, zrobienie tych bomb atomowych zajęło mi sporo czasu. Sama technologia bomb atomowych wymagała 5000 wszystkich... nauk. Więc żeby ją zbadać, musiałem dużo sporo rzeczy tutaj usprawnić w fabryce. Aż okazało się, że nawet kiedy zbudujemy fabrykę, która produkuje jeden każdej nauki na sekundę, to wymagana jest naprawdę olbrzymia ilość surowców, żeby to zasilić. Dobra, może zacznijmy tak. Tutaj pobudowałem, jak widzicie, balansery ładne, które do 8 pasów kompresują do 3. Wszystko przerobiłem na niebieskie pasy, ponieważ tak, były małe, dalej w linii były małe tak braki w surowcach, więc trzeba było to poupgrade'ować, żeby to dobrze działało. Dostawiłem dodatkowe piece z jednej strony, z drugiej strony. Raz co fajne, przerobiłem stację na żelazo, tak aby trzymała dwa wagony. Musiałem również przerobić stację tutaj, aby również ładowały w dwa wagony. Musiałem to zrobić, bo zauważyłem, że większość czasu zajmuje pociągom przejazd z stacji na stację, a jak przyjeżdżały tutaj, to od razu praktycznie były napełniane, więc stwierdziłem, że lepiej to będzie działać, jeżeli po prostu będą woziły po dwa wagony na raz. Ale to nadal nie było wystarczająco, ponieważ na górze nam się wyczerpała kopalnia żelaza, więc musiałem jeszcze poprowadzić dodatkową linię aż tutaj. Tak, żeby to żelazo podłączyć. W sumie tutaj też mogłoby się przydać po dwa wagony. W każdym razie... Jak tutaj, to był gęsty las. Podczas stawiania stacji zaatakowali mnie obcy. Zacząłem się bronić miotaczem ognia i cóż, efekt jest taki, że tutaj już nie ma lasu. Co nie jest najlepsze, ponieważ zwiększa to rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia, ale cóż. Dobra, czy coś jeszcze ciekawego robiłem? A, podłączałem parę kopalń uranu. Zrobiłem transport kwasu siarkowego w beczkach i podłączałem parę małych kopalń uranu. Wrzucam je do systemu logistycznego i po prostu one są przewożone przez roboty. Tutaj jest jedna kopalnia i tutaj druga. Tak, ponieważ nasz uran ponownie wymagał uruchomienia. Ile teraz mamy? 400. No uran spadł nam poniżej 300, kiedy zacząłem robić te bomby. Każda z nich wymaga 30 sztuk uranu 235, co jest całkiem sporo. Więc tak, uruchomiłem ponownie produkcję uranu. Coś jeszcze w sumie ciekawego robiłem? Chyba nie za bardzo. O, tutaj jeszcze dołączyłem jedną produkcję czerwonych, bo zauważyłem, że czerwone spowalniały produkcję niebieskich, a to spowalniała produkcję żółtych. No i dobra, więc to by była moja fabryka chyba we swoich ostatnich widokach. Ruszmy może na obcych, tylko zastanawiam się, gdzie chcemy pójść. Może pójdźmy gdzieś tutaj, przekopiemy się do tej rudy uranu. W sumie to by było chyba tyle, co? Dobra, może pójdziemy pociągiem, pojedziemy, będzie szybciej. Może niekoniecznie. Dobra. Jedź do kopalni. No właśnie, jak tam siła rażenia?
A, teraz nie zobaczę. To poczekaj, aż wyjedziemy. No już trochę czasu zajmuje podróż pociągiem. Dobra, ciach. Ile teraz? 40 plus 160. No, szybko rosną. Okej, przy okazji tutaj był mały atak. Mały. Chyba na tej linii frontu nie ma małych ataków. Dobra, poczekajmy jeszcze na tą siłę rażenia rakiet. I pójdziemy się zabawić z naszymi sąsiadami. Czu, czu, czu. Dobra. Niech bada sobie dalej. Nie zaszkodzi. Teraz mamy 400 plus 280. Ciekawe, czy to wystarczy, żeby zniszczyć wszystko. Zobaczmy. Palimy tutaj. Ta, niszczy wszystko w zasięgu. O wzroku. Czy może animacja może jest trochę... Tak. Niezbyt satysfakcjonująca. To zdecydowanie nie wygląda jak wybuch atomowy. Wygląda bardziej jak jakaś kula ognia. Właśnie rozprzestrzenia. Ale dobra. Mam nadzieję, że popracują nad tym kiedyś. Dobra. Mówmy się tutaj z nimi. Zginiesz? Tak, zginął. Fajnie. Innymi się musimy zająć. Tak, częstowanie ich długotrwałym ogniem działa troszkę lepiej. Dobra, zajmijmy się jeszcze tymi. Ała, 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 ała. Troszkę przedobrzyłem. Wreszcie mamy jeszcze chyba parę rybek, co? Ciach. Tak, rybki leczą. Jeżeli ktoś tego nie wiedział. Okej, okay, dobra. Dobra. Troszkę teraz trzeba uważać. Dobra, włączmy ponownie bombę atomową. Zastanówmy się, gdzie tu najlepiej wsadzić ją. Może w sam tutaj środek. A! Dobra, nie zdążyłem uciec. Dobra. Autosave. Tak, z bombą atomową trzeba uważać. Okej, dobra. Że zejdziemy ich może od drugiej strony. Już nie wiem, czy to będzie najlepsza opcja. Dobra, jeszcze tutaj musimy zniszczyć. A, to jest trochę ognia maszynowego. Nie chcemy podpalić kolejnego lasu. No i dobra. Teraz próbuję odpalić i uciec. Dobra. Może to jest bardzo drogie, ale również szalenie skuteczne. Dobra. Kasujemy jeszcze tutaj resztki. No w sumie nawet nie trzeba do niej dawać żadnych upgrade'ów. Chyba i tak kasuje wszystko w zasięgu. Porę wzroku. Bomba atomowa mam na myśli. Chociaż może mieć problem z silniejszymi... Jaki jest nasz wskaźnik ewolucji? Evolution... O, tylko 83. Chyba koło 0,9 zaczynają się pojawiać jeszcze silniejsi obcy. Gigantyczni czy tytaniczni, coś takiego się nazywają. W każdym razie oni mają masę punktów życia w tysiącach liczoną. Więc oni mogliby być odporni już mi ewentualnie na bombę atomową.
Cała reszta nie sądzę. Ale wiecie co? Że przeprowadzę sobie tutaj szybko jakąś linię. Zbudujemy tu parę działek, żeby zbytnio nam się tu nie odbudowywały. To nam odblokuje parę ładnych złóż. Nam. Znaczy w sumie. Nie zamierzam tutaj zbyt długo więcej grać, więc może w sumie to nie masz takiego znaczenia. No dobra. Mam jeszcze jedną atomówkę. Teraz chcemy zrobić cokolwiek. Mam jeszcze jedną atomówkę, gdzie możemy ją wsadzić. W sumie nie ma aż takich dużo fajnych zbiorowisk, które dalej chciałbym zniszczyć. Wiecie co, może tutaj doprowadzę działka. Stawię tutaj parę posterunków. Okej. Pójdziemy jeszcze może zniszczyć oto skupowisko. Bo to jest jedno z większych, które tu mamy. W sumie możemy też tutaj pójść. Też jest całkiem sporo. Na pewno im się też również nie spodoba ta atomówka. Dobra, przejdźmy się szybko. O, gdzieś mi poniszczyli wieżyczkę tutaj. No, spoko. Przy okazji zrobiłem tutaj taką całkiem fajną trasę, jedąc przez wodę. Wygląda całkiem spoko jak dla mnie. Trochę wygląda jak w trailerze Factorio. A więc gdyby część z tych obcych chciała się dostać do mojej bazy, specjalnie ustawiłem dopiero tutaj posterunki graniczne, ponieważ istnieje niezerowa szansa, że idąc w tą stronę tędy mogłyby zostać zmiażdżone przez któryś z pociągów. Przynajmniej tak widzimy na przykład na trailerze Factorio na Steamie. Ale coś takiego jak, żeby pociągi rozjeżdżały obcych, to chyba raczej niezbyt często się trafia. Mi przynajmniej się nigdy nie trafiło. Dobra, zobaczmy. Tutaj wszystko działa. W najlepszym stopniu. A, oni atakują? To poczekajmy. Dobra. Gdzie chcemy im wsadzić tą atomówkę? Może tutaj będzie ok nawet. Ok. Bum. Ładnie. Dobra, to była moja ostatnia atomówka. Więc już nie chciało mi się robić. Ponieważ zbyt dużo uranu by to zajęło. Mogłoby nawet zakryć moje produkcji uranu. No, dobra, pokazujmy tutaj jeszcze troszkę miotaczem ognia. Możemy im pożar zrobić. Zabawne jest, że miotaczem ognia z czołgu nie da się zrobić pożaru. Ponieważ wszystko on zadaje tak duże obrażenia, że wszystkie drzewa zanim zapłoną, to już wyparowują. Przez co nie przenoszą pożarów dalej. Nie powoduje powstania masy krytycznej. Dobra. Okej, jak tutaj pożar? W sumie to jest taki bardziej rzadki las, więc chyba nie ma szans im tutaj dojść. O, dobra. Mamy tacz ognia. Będziemy teraz tutaj manualnie będziemy kasować. A, nawet energii mi zaczyna brakować. Ale chyba w sumie dopóki nie dam im podejść na odległość, które mogą mnie bić kąsacze, to wszystko jest ok.
Dobra. Coś jeszcze w sumie mam do pokazania? No nie bardzo. Dobra. To by było na tyle. Zobaczmy jeszcze raz na fabrykę. Wow. Prawda, nie spodziewałem się, że aż tyle będę musiał piecy zbudować, ale... Ale no... W patchu 15 po prostu aż tyle potrzebujemy. Aż tyle żelaza jest potrzebne, żeby utrzymać. Nie no, w sumie... To część to jest również stal. Ta, ale... Ale i tak potrzeba dużo. Dobra. Przy okazji... Możemy odpalić sobie jeszcze jedną rakietę w międzyczasie. Przy okazji rozpocząłem również... Powiedzmy, serwer multiplayerowy. Graliśmy już raz z paroma osobami na live'ie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, niech wypatruje streamów z Factorio. Czekajcie, zamówimy sobie jakiś pociąg. Jedziesz tutaj? Tak, jedziesz tutaj. Wypatrujcie streamów z Factorio, serwer jest publiczny, stawiam go tylko podczas streama, ale każdy może wejść pograć. Tak, myślę, że na razie nie będziemy stawiać na jakąś super jakość czy przemyślenie stawianej bazy, więc ktokolwiek wejdzie, ktokolwiek sobie zacznie konstruować, to niech sobie robi. Może powstać totalny chaos później, ale... Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, właśnie ktokolwiek ma Factorio, chciałby zagrać, to zapraszam. Ejku, co mi niszczą? A. Zniszczyły mi ten słup. Przez co nie będzie tej energetyczności. Dobra, nieważne. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, i to chyba w sumie już tyle, co mógłbym pokazać w tej grze. Czy coś jeszcze jest dużo jakichś fajnych rzeczy? W sumie nie. Czekamy na patch 16, który powoli ma wchodzić do gry. Ryba Kawalerz na ostatnim streamie wspomniał o tym, że patch 16 ma wprowadzać coś takiego jak pociągi artyleryjskie. Co dokładnie jeszcze chyba nie jest opisane, jak to ma działać, ale brzmi fajnie. Dobra. Gdzie jest satelita? Tutaj. Ale jeszcze raz, potrzebujemy 100 tego, 100 tego, 100 tego i 100 tego. Dobra. Ciągnijmy sobie szybko. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrywał jeszcze jakąś kolejną serię z patchu 16 czy z dalszych, to w sumie ja bardzo chętnie mogę zawsze zagrać Factorio, chociaż nie wiem, czy to jest jeszcze coś w sumie do pokazania. Może kiedy gra jeszcze bardziej wyewoluuje, może nagram jakąś kolejną serię, ale bardzo chętnie bym pograł z ludźmi w multiplayerze, ponieważ... chwilę, czekajcie, muszę jeszcze wyrzucić parę rzeczy. Ponieważ dużo fajniej można wtedy budować naprawdę duże konstrukcje. Jest coś takiego, co... 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze 4. 2, 3, 4. Co ludzie generalnie nazywają Mega Base. Chodzi o to, o skonstruowanie bazy, która będzie... Generalnie będzie służyć odpalaniu dużej ilości rakiet. Robi się to w ten sposób, że dzieli się bazę na segmenty i robi się segmenty produkujące tylko jedną rzecz. Powiedzmy, robimy segment tylko od, powiedzmy, przetapiania miedzi i robimy tam same piece miedzi, powiedzmy, stawiamy, nie wiem, 30 czy nawet więcej takich piecy, dodajemy im na maksa moduły produktywności i szybkości, żeby taki segment był na maksa wydajny i potem całe wejście i wyjście z takiego segmentu jest za pomocą pociągów. Po prostu takie ilości materiałów muszą być dostarczane i wyjmowane, że cała komunikacja odbywa się za pomocą pociągów. Potem pomiędzy takimi segmentami są właśnie jeżdżą pociągi, dostarczają do każdego segmentu to, co jest potrzebne.
I generalnie tworzy się taka ogromna baza, zajmująca ogromne miejsce. I generalnie sypicko. Ale mi samemu nie chciałoby się czegoś takiego robić. To jest masa roboty. I to najfajniej właśnie robić z ludźmi, ale również trzeba mieć sporo ludzi ogarniętych, którzy znaliby się trochę na konstrukcji takich typu baz. I generalnie na faktorium. Jak to działa i co tu robić. Może uda nam się coś takiego zrobić w multiplayerze, jeżeli będą bijać ludzie. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie. A to będzie koniec tej serii. Tak. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Naprawdę sporo ludzi oglądało Factorio. Byłem trochę zdziwiony, bo na początku jak nagrywałem to była dosyć mała widownia. A potem dopiero się rozwinęła. Więc jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy to oglądali, którzy może znaleźli mój kanał dzięki Factorio. No i widzimy się na live'ach, słyszymy się w przyszłych seriach Zagrajmy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.